Cześć. Ten transfer został potwierdzony już jakiś czas temu, ale trzeba się nad nim pochylić, ponieważ jest to jeden ze zdecydowanie najciekawszych transferów w tym letnim oknie. Mats Hummels wraca do Borussii Dortmund. Bayern odpuszcza tym samym jednego ze swoich najlepszych zawodników, przynajmniej w rundzie wiosennej ostatniego sezonu. Co oznacza, jak napisali chociażby dziennikarze Kickera, nowy wymiar, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo Niemiec. Bayern oddaje jednego ze swoich najlepszych zawodników w rundzie wiosennej, co znalazło swoje odzwierciedlenie chociażby w klasyfikacji Kickera, gdzie całkiem niedawno jeszcze tę klasyfikację wygrał Makoto Hasebe, przerywając długą, trwającą ponad 5 lat taką serię, kiedy regularnie wygrywali te klasyfikacje zawodnicy Bayernu, głównie Boateng oczywiście albo Hummels. Ostatnim zawodnikiem spoza tej dwójki, nie licząc Hasebe, który wygrał tę klasyfikację, był Dante, co pokazuje nam przez ile czasu przyzwyczajaliśmy się do tego prymatu Boatenga i Hummelsa w Bundeslidze wśród środkowych obrońców. Hummels ma za sobą taki sobie rok. To znaczy, Niko Kovac nie miał przekonania do tego stopera. Już prowadząc zespół Eintrachtu Frankfurt, decydował się na taką taktykę, która pozwoliłaby wykorzystać braki szybkościowe Matsa Hummelsa, głównie za sprawą chociażby takiego zawodnika jak Ante Rebic. Stąd właśnie ta polityka, jeśli chodzi o budowanie kadry w kontekście środkowych obrońców w wykonaniu Chorwata, była bardzo klarowna. Numerem jeden będzie Niklas Süle, wbrew pozorom najszybszy obrońca Bayernu Monachium. Mówię wbrew pozorom, bo to jest statystyka, która generalnie zaskakuje każdego, kto wystarczy, że spojrzy na Niklasa Süle, piłkarza, który wygląda na takiego kolosa w defensywie, natomiast który jest naprawdę bardzo szybki, natomiast z piłką przy nodze Süle nie umywa się absolutnie ani do Hummelsa, ani do Boatenga. Ale Bayern, jak wiadomo, decyduje się teraz na odmłodzenie przede wszystkim swojej linii defensywnej. Jak w tym momencie wygląda obrona Bayernu Monachium? Na prawej stronie mamy Josue Kimmicha, który wprost generalnie mówi, że chciałby grać na szóstce, tak jak w reprezentacji Niemiec. No i to jest zawodnik tak inteligentny, że spokojnie poradziłby sobie na obu tych pozycjach. Na środku obrony, w momencie kiedy nagrywam ten filmik, mamy jeszcze Jeroma Boatenga. Mamy Benjamina Pavarda, który także może zagrać z prawej strony, Spadkowicza ze Stuttgartem. Mamy Lucasa Hernandeza, który obskoczy lewą obronę i środek defensywy. Mamy Davida Alabę i mamy Javiego Martineza, który awaryjnie też oczywiście może zagrać jako środkowy obrońca. Ta pozycja absolutnie nie jest żadnym nowum dla zawodnika ściągniętego z Atletiku. Dlaczego jednak dziwi mnie oddanie Matsa Hummelsa przez Bayern? Dlatego, że nie mówimy jeszcze o weteranie, nie mówimy o piłkarzu wypalonym. Mówimy oczywiście o zawodniku, który miał trudniejsze momenty, który motorycznie zdecydowanie odstaje. Natomiast wydaje się, że w tym momencie, biorąc pod uwagę tych wszystkich piłkarzy, którzy mogą zagrać na środku obrony Bayernu, z Bayernu, jakkolwiek paradoksalnie to wygląda, odchodzi jednak najlepszy stoper. Jerome Boateng od dłuższego czasu nosił się z zamiarem odejścia. Latem bardzo wiele mówiło się o tym, że tym zawodnikiem interesuje się PSG. On sam w swoich wywiadach ostatnio rozmawiał chociażby z dziennikarzami Kickera, sugerował, że no trudno jest w taki sam sposób cieszyć się z poszczególnych tytułów Bawarczyków wtedy, kiedy aktywnie w tym nie uczestniczysz. Natomiast jego agent Christian Nerlinger powiedział, że w kontekście Boatenga nie działa w taki sposób, że proponowałby tego piłkarza jakiejś dużej liczbie klubów, ponieważ jeśli w ogóle taki piłkarz jak Boateng trafia na rynek, to znaczy rynek wie, że duży klub, w tym przypadku Bayern, będzie chciał sprzedać dużego piłkarza, nie tylko biorąc pod uwagę warunki fizyczne, czyli Boatenga, to jednak każdy o tym wie i nie trzeba po prostu wydzwaniać, nie trzeba jeździć, tylko jeśli będzie ktoś zainteresowany, to po prostu odejdzie. Natomiast kibice Bayernu pewnie nie są zadowoleni z odejścia Hummelsa i w ogóle z takiej pasywności Bayernu na rynku transferowym, ponieważ jeśli prześledzimy sobie doniesienia tych nawet najbardziej wiarygodnych niemieckich mediów w ostatnich miesiącach, to co chwilkę jesteśmy karmieni nowymi nazwiskami. Pamiętacie jeszcze pewnie tę zimową sagę związaną z Callumem Hudsonem-Odoim, czyli zawodnikiem Chelsea. Później przejawiał się na rynku Nicola Pepe. Ostatnio gdzieś mignął Yannick Ferreira Carrasco. Ozan Kabak jako potencjalne wzmocnienie obrony, to jest zawodnik, który przenosi się, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, do Gelsenkirchen, do Schalke. Natomiast to też nie byłoby jakieś olbrzymie wzmocnienie defensywy. Mówi się o Bergwijnie, holenderskim skrzydłowym. Natomiast to jest informacja, którą powiedzmy starał się między wierszami gdzieś przesłać Robert Lewandowski, nawet w wywiadzie legendarnym już dla magazynu Der Spiegel.
Piłkarze Bayernu mają powoli dość tej pasywności na rynku transferowym, ponieważ piłkarze Bayernu niespecjalnie zadowala coś takiego, że Bayern bije dwukrotnie swój rekord transferowy, ściągając Lucasa Hernandeza za 80 milionów euro, ponieważ dzisiaj rynek układa się tak, że 80 milionów euro na nikim nie robi wrażenia. Sami piłkarze Bayernu, zwłaszcza ta wierchuszka, ci zawodnicy z największym autorytetem, pewnie przyklasnęliby panu Hennesowi, a także Rummenigge, gdyby w Monachium teraz pojawił się ktoś taki jak Ousmane Dembele, to by się zgadzało, młody piłkarz z gigantycznym potencjałem, który mógłby w zasadzie sam prowadzić Bayern do mistrzostwa. Oczywiście tutaj przesadzam. Pewnie byliby zadowoleni, gdyby do tego klubu trafił Leroy Sané z Manchesteru City za 100-kilkadziesiąt milionów euro. I taką retorykę przyjmują także zawodnicy Bayernu w tych prywatnych rozmowach, sugerując, że takie transfery po prostu będą potrzebne, bo nawet jeśli spojrzymy sobie na tę jedenastkę, którą ostatnio opublikował Kicker, to jest taka wymarzona niby jedenastka Bayernu na kolejny sezon, to ona nie robi wielkiego wrażenia. Okej, okay, Kingsley Coman to może być następca jednego z tych skrzydłowych, którzy odeszli, czyli Ribery'ego czy Robena na najbliższe lata, jak najbardziej. Serge Gnabry także ma za sobą bardzo udany sezon, ale to jest po prostu za mało. Dlatego Niko Kovac mówi też wprost, że Bayern potrzebuje w tym momencie jeszcze 4 zawodników. Natomiast wiecie, co mnie najbardziej zaskakuje w kontekście tego Bayernu? Że jeśli porównamy sobie działania dwóch drużyn, które no na 90% będą walczyć właśnie w tej dwójce o Mistrzostwo Niemiec, to zwróćmy uwagę, jak działa Bayern. Jasne, zaklepał sobie Lucasa Hernandeza i Pavarda wcześniej, poszerzając ten wachlarz możliwości w defensywie. Natomiast jak działa Borussia Dortmund? Było wiadomo, że odchodzi Christian Pulisic, ściągają piłkarza o podobnym profilu Thorgan Hazard. Ściągają Juliana Branta, zawodnika, o którym także wiele mówiło się w ostatnich latach w kontekście Bayernu. Mają problem z lewą obroną? Przychodzi Nico Schulz, a też mówiło się chociażby o Filipe Luisie, o wielu innych piłkarzach. Ściągają Paco Alcacera, skoro ten zawodnik się sprawdził. No i wreszcie, jest problem na środku obrony, jeśli chodzi o brak takiego wyraźnego lidera, jeśli chodzi o brak zawodnika, który radziłby sobie w powietrzu, no i przychodzi wreszcie Mats Hummels. Borussia Dortmund dla mnie na ten moment jest najlogiczniej działającym klubem, jeśli chodzi o to okno transferowe. Ja nie jestem kibicem ani Bayernu, ani Borussii Dortmund, natomiast ta pasywność władz Bayernu, które oczywiście przez lata przekazywały takie sygnały, że one nie chcą wchodzić na taką ścieżkę jak Barcelona, jak Real, nawet jak Atletico teraz, że nie chcą płacić po 100-kilkadziesiąt milionów euro za zawodników. Ta pasywność jest mimo wszystko zaskakująca, że no mijają te kolejne dni, poszczególne wielkie kluby uzupełniają swoje kadry. Nie mówię tylko o Borussii Dortmund, ale wystarczy spojrzeć nawet na inne ligi. No, a Bayern jednak w troszkę takim ospałym tempie do tego wszystkiego podchodzi i to mnie najbardziej zaskakuje i podejrzewam, że to także bardzo mocno irytuje tych najważniejszych zawodników Bayernu. Żeby nie być gołosłownym i żebym nie przedstawiał Wam jedynie mojej opinii na temat defensorów Bayernu Monachium, posłuchajmy, co ma do powiedzenia Vicente Lizarazu, były obrońca reprezentacji Francji, były defensor Bawarczyków w wywiadzie dla Kickera. Pavard i Hernandez mogą zagrać na dwóch pozycjach, ale widzę ich przede wszystkim na bokach. Nie rozumiem sprzedaży Hummelsa. Mimo że Zyle ma wielki potencjał, nie rozpoczynałbym sezonu wyłącznie z nim, Pavardem i Hernandezem. Nowi zawodnicy potrzebują 5-6 miesięcy na adaptację. Jest zbyt wiele znaków zapytania. Pavard musi zrobić nie krok do przodu, ale dwa. Jako prawy obrońca musi poprawić się w defensywie, stać się bardziej agresywny i nauczyć się właściwych zachowań w grze 1-1. Hernandez to lewy obrońca z atutami w obronie i ataku, co stanowi wyjątek wśród dzisiejszych lewych defensorów, których większość skupia się na obronie. Na środku preferuję wielkich zawodników jak Van Dijk, mierzący ponad 1,90 m. To dziś najlepszy obrońca na świecie. Hernandez może nadrobić te braki we wzroście umiejętnościami w pojedynkach. No bo rzeczywiście, Lucas Hernandez to jest piłkarz mierzący lekko ponad 1,80 m, natomiast to jest obrońca rzeczywiście dobry z piłką przy nodze, z dużym doświadczeniem mistrz świata, piekielnie szybki, pod tym względem jest lepszy od Matsa Hummelsa. Natomiast podejrzewam, że jeśli chodzi o pojedynki powietrzne, to tutaj Hummels nie miałby równych właśnie w tym porównaniu. Nawet jeśli chodzi o Benjamina Pavarda, wystarczy spojrzeć na statystyki, z których wynika nam, że Pavard mogący grać na boku obrony, gdzie szybkość także jest bardzo istotna, jest tylko o kilometr na godzinę wolniejszy od Hummelsa. I pewnie wielu z Was się dziwi, dlaczego poświęcam tak wiele miejsca takiej dziwnej statystyce, jak ta szybkość poszczególnych piłkarzy. Mówię o tym dlatego, że akurat w Bundeslidze przykłada się do tego bardzo dużą wagę, o czym świadczy chociażby podejście Niko Kovaca i to jest taka liga, w której nawet jeśli przeczytamy multum artykułów w niemieckich mediach, poświęca się bardzo dużo uwagi statystykom. Moim zdaniem dużo więcej niż w Anglii, w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech i tak dalej. A Benjamin Pavard to jest niestety
No w tym momencie znak zapytania, bo to jest piłkarz, który zagrał na prawej obronie, czyli powiedzmy nie na swojej naturalnej pozycji na Mistrzostwach Świata. Zdobył piękną bramkę w meczu z Argentyną, zdobył to mistrzostwo, natomiast to jest piłkarz, który rozegrał, co pokazują nawet noty kickera. Powiedzmy, że one nie są do końca miarodajne, ale każdy, kto oglądał Bundesligę, będzie w stanie stwierdzić, że Pavard rozegrał dużo słabszy sezon niż ten poprzedni. A ten sezon zakończył się spadkiem Mistrza Świata, tak więc spadkowicz, nie tylko Mistrz Świata, ale też spadkowicz przenosi się jednak do Bayernu Monachium. Przewaga Pavarda nad Hummelsem. Taka ciekawostka statystyczna jest taka, że to jest zawodnik, który zalicza średnio 19 sprintów na spotkanie. Z kolei Mats Hummels i Jerome Boateng po 13-12. To pewnie także bierze pod uwagę Niko Kovac. Sytuacja z defensorami Bayernu, kolejna ciekawostka, jest taka, że Mats Hummels niedawno został wybrany rozczarowaniem jesieni w Bundeslidze. Jerome Boateng, tutaj widzicie dokładnie ten diagram, został z kolei wybrany rozczarowaniem wiosny. Cała klasyfikacja, jeśli chodzi o wiosnę, wygląda następująco. Sytuacja jest o tyle interesująca, że dziennikarze Kickera, o czym mówiliśmy ostatnio w programie Przeglądu Sportowego, są naprawdę wymagający i zdaniem dziennikarzy Kickera żaden zawodnik Bundesligi, nawet Robert Lewandowski ze względu na brak bramek w meczach tych decydujących z Liverpoolem, nie zasługuje na Weltklasę, nie zasługuje na klasę światową. Ale moim zdaniem tutaj jest jednak dużo przesady, ponieważ zdaniem dziennikarzy Kickera pewnie częściej oglądają Bundesligę niż Primera Division. Nawet Marc-André ter Stegen nie zasługuje na klasę światową, więc moim zdaniem, jeżeli oni mieliby być konsekwentni, Marc-André ter Stegen nie zasługuje na Weltklasę, to znaczy, że na świecie nie ma dzisiaj żadnego bramkarza klasy światowej, ponieważ można się oczywiście zastanawiać, kto jest lepszy. Czy ter Stegen, czy Alisson i tak dalej, czy De Gea jeszcze wcześniej. Można wskazać wiele takich nazwisk, Jan Oblak. No, mamy jednak do czynienia z kilkoma bramkarzami klasy światowej, więc Niemcy są naprawdę wymagający w stosunku do swoich zawodników. Wracając do Matsa Hummelsa, bo o nim oczywiście jest ten odcinek. To jest zawodnik, który wraca do Borussii Dortmund jako pewien wyjątek, ponieważ w większości przypadków piłkarze, którzy wracali do Borussii Dortmund, często nazywano ich sierotami po Jürgenie Kloppie, nie pojawiali się z powrotem na Signal Iduna Park jako zawodnicy, którzy po pierwsze wracają jako lepsi piłkarze, którzy odnieśli sukces. Mało tego, ostatnio dziennikarze magazynu Die Welt podliczyli, że często ich liczby, te decydujące na poszczególnych pozycjach, są po prostu słabsze niż przed powrotem. I to dotyczy m.in. Nuriego Sahina, Shinjiego Kagawę, Mario Götze. No zobaczymy, jak będzie z Matsem Hummelsem, który ma za sobą naprawdę trudny okres, trudne Mistrzostwa Świata. Chociażby pamiętamy to pudło w meczu z Koreą Południową na ostatnim Mundialu. Joachim Löw zrezygnował m.in. z niego w reprezentacji Niemiec, tak więc Hummels z pewnością będzie chciał udowodnić Borussii Dortmund, no w zasadzie całemu światu, że on jeszcze nadaje się na ten najwyższy poziom i że on na tę Weltklasę zasługuje. Natomiast tak patrząc na to podejście niemieckich żurnalistów, chyba musiałby po prostu sięgnąć nie tylko po Mistrzostwo Niemiec, ale nawet zaznaczyć jakoś swoją obecność w europejskich pucharach. To teraz skupmy się na Borussii Dortmund, której jedenastka na najbliższy sezon będzie wyglądała mniej więcej tak. Tak to widzą mniej więcej dziennikarze Kickera, natomiast dlaczego moim zdaniem Mats Hummels był brakującym ogniwem? Tutaj posłużę się kilkoma liczbami. Borussia Dortmund popełniała bardzo dużo błędów w defensywie, zwłaszcza w rundzie wiosennej. Tej drużynie zdarzało się mnóstwo także indywidualnych pomyłek. To dotyczy oczywiście nie tylko defensorów, bo mylił się także Roman Bürki w kluczowych momentach, natomiast ten duet środkowych obrońców Manuel Akanji, Abdou Diallo, duet bardzo przyszłościowy, w tym momencie nie daje jeszcze takiej gwarancji. Zresztą Diallo wielokrotnie grywał na lewej obronie. Często brakowało mu takiej szybkości, którą będzie w stanie teraz zapewnić Nico Schulz. Natomiast Akanji, jak na stopera, to jest jednak jeszcze piłkarz na dorobku, bardzo solidny, z olbrzymim potencjałem, ale to jeszcze nie jest taki gotowy produkt, jakby powiedzieli Anglicy. Stąd też oczywiście wielokrotnie w tym sezonie Julian Weigl grywał na pozycji środkowego obrońcy. Natomiast to jest piłkarz, który nadrabiał swoje braki fizyczne. Kiedyś nawet Hans-Joachim Watzke albo Michael Zorc powiedzieli, że to jest zawodnik, który musi złapać jednak kilka kilogramów masy mięśniowej, żeby stać się zawodnikiem klasowym. On przede wszystkim nadrabia inteligencją boiskową. To jest zawodnik w typie, powiedzmy, Sergio Busquetsa, który został przestawiony na środek obrony. No i niewykluczone, że ten piłkarz opuści teraz Borussię Dortmund właśnie ze względu na tę konkurencję, która pojawiła się w postaci Matsa Hummelsa, a także dużej liczby środkowych pomocników, bo i tam Weiglowi może być teraz ciężko miejsce.
Znalazłem taką informację, że Julian Weigl 14 razy wyszedł wiosną w 11 Borussii Dortmund w Bundeslidze, natomiast dwa razy na swojej pozycji, pewnie nie do końca to odpowiada temu zawodnikowi, który no, wolałby jednak ustabilizować się w jednym miejscu na boisku. Być może odejście, nie wiem, do Arsenalu, do PSG zrobiłoby dobrze temu piłkarzowi. O Omerze Topraku to chyba nie ma sensu mówić, ponieważ wydaje się, że ten zawodnik aż tak liczył się w tym momencie nie będzie. Jeśli chodzi o te liczby defensywne Borussii Dortmund, myślę, że to jest istotne. Borussia to jest zespół, który zalicza bardzo niewiele pojedynków powietrznych w niemieckiej ekstraklasie i wygrywa zaledwie, 49,6%. Co czwarta bramka tracona przez Borussię Dortmund pada po uderzeniu głową, sporo także oczywiście po stałych fragmentach. A jeśli spojrzymy sobie na statystyki Matsa Hummelsa, to on w Bayernie w tym sezonie 2018-2019 wygrywał 68% pojedynków powietrznych i oczywiście on jest zawodnikiem wolniejszym od piłkarzy Borussii Dortmund. Mats Hummels 31,98 km/h, Akanji 34, Abdou Diallo blisko 34, Dan Axel Zagadou 33,49, natomiast jeśli chodzi o pojedynki powietrzne, tylko Dan Axel Zagadou ma lepsze statystyki niż Mats Hummels, natomiast to jest idealny przykład na to, że statystykami można się podpierać, one mogą pomóc przy takiej analizie, natomiast nie można się na nich opierać tak w 100%, wiadomo, statystyki są jak spódniczka mini, to co najważniejsze, zakrywają. Dan Axel Zagadou jest to kawał chłopa, wielki obrońca, bardzo wysoki, bardzo silny, natomiast statystyki pewnie nie do końca nam oddadzą to, że w tym przypadku mamy do czynienia z tykającą bombą zegarową, pewnie w dużej mierze ze względu na wiek tego piłkarza, natomiast on ma oczywiście jeszcze czas, on nie rozwija się chociażby tak harmonijnie. Wiecie, że lubię to słowo, jak ta dwójka środkowych obrońców reprezentacji Francji z Lipska, Konate czy Upamecano, więc pewnie jeszcze będą ludzie z Dana Axela Zagadou, ale podejrzewam, że może teraz ten okres Borussii Dortmund wykorzystać także na podpatrywanie Matsa Hummelsa. Jedyne, do czego można się przyczepić w kontekście Matsa Hummelsa, to fakt, że mamy w tym przypadku jednak do czynienia z taką delikatną hipokryzją. To jest oczywiście sprawa sprzed lat, kiedy Hummels krytykował Mario Götze za przejście do Bayernu Monachium. Sam postąpił tak samo, no i teraz sam postępuje podobnie właśnie jak ten niemiecki wunderkind, czyli wraca na Signal Iduna Park. Kicker zastanawiał się, czy troszkę nie brakuje tej osobowości defensorom Borussii Dortmund, że takim liderem może być oczywiście Łukasz Piszczek, natomiast także oczywiście Marco Reus z kolei, jeśli chodzi o ofensywę, natomiast to są tacy cisi liderzy i że przydałby się po prostu taki człowiek, który wejdzie do tego Dortmundu i który od razu będzie miał taki naturalny autorytet, na który nie będzie musiał pracować, tak jak musiał na niego pracować chociażby Axel Witzel, czyli piłkarz, który zaliczył fantastyczną rundę jesienną po Mistrzostwach Świata, natomiast później bardzo często brakowało paliwa Belgowi i już nie był tak istotnym zawodnikiem dla Borussii Dortmund. Hans-Joachim Watzke oczywiście twierdzi, że najchętniej ściągnąłby z powrotem Roberta Lewandowskiego i niewykluczone, że kiedyś do takiego transferu dojdzie. Ja szczerze mówiąc to totalnie wątpię, natomiast muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak Borussia Dortmund potrafi podchodzić do planowania sezonu, planowania kadry, podejście do trenera, który wiedział, że nawet jeśli przegra to mistrzostwo, to jednak w Dortmundzie zostanie. No i wydaje mi się, że w tym momencie Borussia ma jedną z takich najinteligentniej zbudowanych kadr spośród tych topowych klubów. To znaczy w zasadzie nie ma jakichś słabszych punktów. Może przydałby się jeszcze jednak jakiś napastnik o innej charakterystyce niż Paco Alcácer, żeby tego piłkarza troszkę odciążyć albo żeby dać jakiś inny wariant gry w ofensywie, kiedy można byłoby wystawić powiedzmy takiego napastnika, to już w tym momencie mówię hipotetycznie, napastnika rozgrywającego jak Michy Batshuayi albo po prostu jakiegoś wysokiego piłkarza w stylu Roberta Lewandowskiego, który zgrywałby piłki temu Paco Alcácerowi. Kto wie, być może tak to będzie wyglądało w Bayernie, jeśli Timo Werner zdecyduje się na przeprowadzkę do Monachium, a wszystko na to wskazuje. Natomiast w Borussii imponuje przede wszystkim szybkość działań, imponuje przewidywanie. No i tak kończąc cały ten temat, Borussia była bardzo blisko mistrzostwa w ostatnim sezonie. Ja o tym mówiłem już przy okazji tego ostatniego filmu o BVB. Jeśli chcecie posłuchać sobie o tych piłkarzach jak Brandt, jak Schulz, Hazard i tak dalej, to możecie cofnąć się do tamtego filmu. Natomiast jeśli w tym sezonie Borussia Dortmund nie zdobędzie mistrzostwa Niemiec przy takiej pasywności Bayernu, choć wiadomo, tu się jeszcze wydarzy, przy takiej mądrości władz,
Przy tak elastycznym taktycznie trenerze, który potrafi budować poszczególnych zawodników, aczkolwiek, tak jak Wam mówiłem ostatnio, Lucienowi Favrowi zarzuca się, że to nie jest po prostu trener, który będzie dawał tytuły i że troszkę brakuje mu takiego genu Jurgena Kloppa, no to powiem szczerze, że ta Borussia chyba nigdy tego mistrzostwa już nie zdobędzie, ponieważ wszystko tam teraz wydaje się być poukładane od A do Z, naprawdę to wszystko może imponować, może odchodzić Christian Pulisic i nikt specjalnie teraz nie musi po nim tęsknić. Oczywiście wybija się Jadon Sancho, ale też idzie bardzo czytelny sygnał, że Sancho zostaje na Signal Iduna Park, że nie trzeba się obawiać kolejnej sagi takiej jak z Usmanem Dembele, kiedy Francuz przenosił się do Barcelony. Tak więc biorąc także pod uwagę fakt, że w Lipsku pojawił się Julian Nagelsmann, o którym także nagrałem ostatnio jeden z odcinków, to powiem Wam, że nie mogę się bardziej doczekać tego sezonu Bundesligi nawet niż innych lig, ponieważ uważam, że ta walka o mistrzostwo teraz będzie pasjonująca, ponieważ Borussia Dortmund ma lepszą kadrę, ma lepszych piłkarzy i Borussia Dortmund w postaci tego pana za moimi plecami zyskuje po prostu potężną osobowość, a takich osobowości w kadrze brakowało. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że to jest dużo większa osobowość nawet niż sam trener i o tym to sugerowały nawet same władze Borussii Dortmund, bo kiedy Mats Hummels odchodził do Bayernu, to one mówiły, że tutaj drzwi pozostają otwarte i wydaje się, że Hummels nie musi też się obawiać o przyjęcie na Signal Iduna Park. Pewnie nie wszyscy do niego podchodzą z jakimś dużym optymizmem. Jest taka strona bodaj Schwarz-Gelb.de i tam można było przeczytać taką analizę, jeśli dobrze pamiętam, dziennikarza, który raczej pesymistycznie podchodzi do tego transferu, natomiast Hummels swoją grą, tym takim spięciem linii obrony, wydaje mi się, że po prostu odzyska to utracone zaufanie wśród kibiców z Dortmundu. To by było tyle, tak jak obiecałem, był odcinek o Rodrim, było i przy okazji o Marcosie Llorente. Trzeba było poświęcić kilka słów Matsowi Hummelsowi. Tradycyjnie piszcie Wasze opinie, ja oczywiście czytam te wszystkie komentarze, w miarę możliwości staram się odpisywać, na wszystko się oczywiście nie da, natomiast pewnie o transferach Borussii Dortmund już nie będzie zbyt wielu okazji, żeby porozmawiać, bo ta kadra po prostu wydaje się już skompletowana, ewentualnie o tych transferach out, czyli tam Weigl, Rafael Guerreiro być może, i tak dalej, może kiedyś o roli Łukasza Piszka, natomiast mamy jeszcze czerwiec, a Borussia już w zasadzie wie, w jakiej kadrze przystąpi do następnego sezonu. Sami przyznacie, to jest po prostu imponujące. Cóż, bardzo Wam dziękuję, myślę, że kilka ciekawostek w tym odcinku się znalazło i do następnego razu. Dziękuję wszystkim bardzo za subskrypcję, za łapki w górę i za komentarze. Do następnego razu.